prostej, trudnej. Znam ludzi, którzy nie są w stanie wejść do neokatechumenatu, bo nie znoszą tych pieśni granych na trzech akordach, nie? Od amol. Jeszcze na określonych strunach i nie wejdą do neokatechumenatu, ale mogą być w ośrodku liturgicznym, nie? Czy słuchać chorału, czy pojechać na warsztaty Pawła Bębenka. To jest piękne, że w Kościele jest taka różnorodność. Taka różnorodność wszystkich, po prostu możesz, naprawdę to jest takie, ja rozumiem, gdybyśmy byli w takiej rzeczywistości ubogiej, nie? Że są dwie wspólnoty i musisz wybierać, ale... Znaczy nie, to akurat naprawdę, słuchać swojego serca, nie? I tak Pan Bóg nigdy nikogo nie gwałci. Ja pamiętam kiedyś mój znajomy tak szarpał się, czy ma się przenieść do Bielska, czy nie. Bo mieli jakiś taki tani dom w Bielsku kupić i zadzwonił do swojego kierownika duchowego i mówi, ale co Jezus na ten temat, co, jaka jest wola Pana Boga? A ten kierownik mówi, ale chcesz się przenieść? On mówi tak, on mówi, to się przenoś. Chłopie, to przenoś się. Nie, a nie pytaj zawsze po prostu, Panie, na jakiej ulicy, nie? I pod jakim adresem? I czy może być 6 piętro i 66 numer, nie? Czy 6? Bo my tak działamy, nie? On mówi, chcesz się przenoś, to się przenoś, a Jezus ci będzie błogosławił. Witek Wilk kiedyś opowiadał, jak wielkim doświadczeniem dla niego było to właśnie, bo on miał tak dużo zaproszeń, że nie wiedział, co ma przyjąć. Czy Nowy Jork, czy Skierniewice, czy Kolbuszową. Nie wiedział i w pewnym momencie przeczytał takie zdanie w Biblii, będę cię błogosławił na wszystkich twoich drogach. I on mówi, tak, Panie, będę cię błogosławił na wszystkich twoich drogach. A ktoś mówi, ale tam jest inaczej napisane. Witek, ja tobie będę błogosławił na wszystkich twoich drogach. To znaczy, chcesz jechać do Kolbuszowej, jedź. Chcesz do Nowego Jorku, jedź. Tylko bez takiego, wiesz, dla nas po prostu... Przeduchowienia takiego. Tak, spotykasz takich ludzi, którzy zawsze, że... No właśnie, wola Boża była inna, ale na pewno zrezygnowałem z tej woli Bożej i straciłem łaskę, nie? Po prostu klasyka gatunku we wspólnotach, nie? Tak. Że miałem pójść do klasztoru, nie poszedłem i Bóg cofnął błogosławieństwo. Gdzie tak jest napisane? Skoro wola Boża jest taki GPS, nie? Jeśli ja nawet pójdę w lewo, to Bóg będzie pokorny, będzie mówił, jeśli to możliwe, skręć w prawo, ale On za mną pójdzie. On jest tak pokorny, ja naprawdę, że za mną pójdzie. To jest największa tajemnica, że On za mną pójdzie i nawet jak będę gdzieś chodził po jakichś manowcach, to On za mną pójdzie, będzie wołał. To jest takie bezradne w Apokalipsie, jak On mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś jakimś cudem w ogóle to usłyszy i otworzy, to wejdę, jeśli nie, to nie. To jest bezradność Boga. A nie, że wola Boża po prostu jako drogowskaz, jeśli człowiek pójdzie troszeczkę parę centymetrów w lewo, to przegrane. I to jest tajemnica, bo na przykład ostatnio czytamy w psalmie, że jest napisane o Dawidzie, że Dawid we wszystkim spełnił wolę Bożą. Ja tak czytam, mówię, kurczę, jak to może w ogóle, jak Bóg może coś takiego nam powiedzieć, nie, że we wszystkim, skoro nie we wszystkim. Bo zabił Uriasza Chytytę, żeby się przespać jego żoną. A psalm mówi, Dawid we wszystkim spełni wolę Bożą, czyli Pan Bóg i tak to usprawiedliwi, nie? Patrz, w naszej wspólnocie jest wiele osób, które doświadczyły rozwodu, znaczy wiele, jest kilka małżeństw, czy byłych małżeństw, par, które mają na koncie rozwód. I one dopiero potem trafiły do wspólnoty. Czy Pan Bóg chce rozwodów? Nie. Ale On nawet z takiej sytuacji jest w stanie wyprowadzić dobro. Posłużył się tym. Jakoś. I też wierzę, że jest w kontekście chorób dokładnie tak samo. No nie będę się bawił w teologię choroby. Nie wierzę, że Bóg chce choroby, dlatego że w raju nie było chorób. Jest więcej napisane, że śmierć przyszła przez zawiść diabła. I wiem, jaka była reakcja Jezusa na choroby. Że nie ma ani jednej sytuacji, gdzie powiedziałby do kogokolwiek, zaakceptuj swoją chorobę. Nie ma takiej sytuacji w Biblii. Wszystkich uzdrawiał. Jeśli nie chodził po szpitalach, to nie była jego misja. Nie, on nie chodził po onkologii w Gliwicach, nie uzdrawiał wszystkich. Ale jeśli już ktoś przyszedł, jeśli szedł do Nain i szła kobieta i płakała, bo w Nain został pogrzeb, to nie, Jezus nie pocieszał tej kobiety, jakoś to będzie, zobacz, on teraz zmarł, ale trafi, tylko wskrzeszał młodzieńca. Powiedział, że wskrzesił córeczkę Jaira, wskrzesił Łazarza, on nie dorabiał pobożnej ideologii. Jak zobaczył, że kobieta jest od 18 lat pochylona, 3/6, nie? Ktoś kiedyś powiedział 666. Nikt jej nie widział, tej kobiety, on ją zobaczył w świątyni. Nikt tej kobiety nie zauważył, w jaki sposób Jezus ją uzdrowił. Znaczy spojrzał na nią, to znaczy on ją wyłapał w tłumie i też mógł powiedzieć, zobacz, jesteś pochylona, ale wiesz, przynajmniej nie możesz pożądliwie na facetów patrzeć. To jest łaska. Weź ten krzyż. Weź ten krzyż, bo jesteś pochylona i nie patrzysz, co zrobił, uzdrowił ją. I czytam Ewangelię i wiem, że on tak robił, że miał tak, że to był jego styl. I powiedział, uzdrawiajcie chorych i oni to robili. I oni to robili do tego stopnia, że jak Piotr przechodził, to jego cień uzdrawiał, a jak przechodził Paweł, to ludzie brali fragmenty jego ciuchów. No.
Gdyby to nie było napisane w Dziejach Apostolskich, to bym powiedział, że to zarabianie. Taki był styl królestwa. I dlatego przyłączało się po 3-4 tysiące ludzi, nie? Bo straciłem wątek. Bo mówiłem o zdrowiu. Właśnie, ale a propos choroby. I wie, że Bóg nie chce choroby. Nie chciał choroby. Natomiast On jest w stanie z choroby wyprowadzić dobro. Mm. I wiem też o tym. Ostatnio jakiś ksiądz napisał, zagalopował się, napisał, że Jan Paweł II chciał cierpieć. W którym miejscu Jan Paweł II napisał, że chce cierpieć? Gdyby Jan Paweł II chciał cierpieć, to napisałby na drzwiach swojego apartamentu, nie wiem, akwizytorom i lekarzowi wstęp zbroniony. Ostatnią osobą, która widziała Jana Pawła II przed śmiercią, był lekarz. On leczył się do końca. Nie zezwolił. Bo to subtelna różnica, czy ktoś chciał cierpieć, czy przyjął cierpienie. On przyjął cierpienie, ale nie szukał go. Wiecie, bo myśmy się po prostu, widzę, zafiksowali. Gdyby Jan Paweł II chciał cierpieć, nie wpuszczałby do, nie byłby ani razu w szpitalu w klinice Gemelli i nie wpuszczałby lekarza. Powiedziałby, Panie, przyjmuję cierpienie, mogę umrzeć. Dlaczego wpuszczał lekarza? Dlatego, że chciał być zdrowy i on o tym wielokrotnie pisze. Natomiast był w stanie przyjąć to cierpienie. I w taką opcję wierzę, przyjęcia cierpienia. Ale nie wierzę w to, że że Bóg chce dać mi cierpienie, dlatego ktoś mówi, że Bóg to robi po to, żeby nas ćwiczyć w pokorze. Ja mam trójkę dzieci i ostatnią metodą, którą chciałbym przetrenować na Łukaszu, Nikodemie i Marcie, byłaby taka, że chciałbym je odwiedzać na onkologii, żeby stały się bardziej pokorne. Przepraszam, skoro jestem najgorszym ojcem na świecie i ja nie chcę trenować moich dzieci w posłuszeństwie czy w pokorze przez to, że będę widział, że są łyse i będę je otwierał, to jakim prawem mam twierdzić, że Bóg tego chce? On jest w stanie, nie? On jest w stanie z najgorszego bagna, z rozwodu, z mojego kryzysu, który miałem, nie? On jest w stanie wyprowadzić z tego perłę, skoro ze śmierci syna wyprowadził życie. Ale to nie jest powiedziane, że to jest jego wola. Czy on chciał, żeby jego syn był rozszarpany, żeby krzyczał, ojcze, dlaczegoś mnie opuścił, czy to była wola Pana Boga? Czy kiedy stwarzał świat, to on wiedział, że nie ma innej, że to jest ostatnia deska ratunku, nie? Żeby nas wyrwać. Że jego syn musi to przyjąć. Ale kiedy stwarzał świat, to nie było jedna z opcji, nie? Że będziemy patrzyli, jest napisane takie zdanie, które zawsze mnie rozkłada na łopatki. I któż się przejmuje jego losem? I któż się przejmuje jego losem? Po prostu nikt, nie? Że mieliśmy go za nic.